szczególnie, to 57,750% to jest w chwili obecnej czwarte miejsce w konkursie. Lucyna Szypuła na Popradzie. Sędzia C 56,250%, sędzia B 59,125%, wynik łączny 57,688% i to na chwilę obecną jest piąte miejsce w konkursie. I noty Izabeli Strzałki na Cycero, sędzia C 61,5%, sędzia B 63,125%, wynik łączny pary to 62,313%. Na chwilę obecną jest to prowadzenie w konkursie, natomiast po dwóch dniach Jolanta Buwak-Lange zgromadziła łącznie na Szegunie 116,942%, to jest miejsce piąte. Lucyna Szypuła na Popradzie 117,27%, to jest miejsce trzecie, a Izabela Strzałka na Cycero 122,387% i na chwilę obecną jest to prowadzenie. Kolejność, proszę Państwa, konkursu, który trwa, prowadzi Izabela Strzałka na Cycero 62,313, miejsce drugie, Aleksandra Pończowicz-Gladius 61,938, miejsce trzecie Tadeusz Weiss Omega 59,313, czwarta jest Jolanta Buwak-Lange na Szogunie 57,750, miejsce piąte Lucyna Szypuła i Poprad 57,688%, miejsce szóste Magdalena Biśta i Rafaelo 52,5%. A za moment przed Państwem Halina Kosakowska i Babilon. Chyba jedyny kasztan, co? Stawce. To jest stawce? Nie wiem, nie widziałem. Chyba jedyny kasztan. Nie wiem. Przed nami Halina Kosakowska i Babilon.